Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w Galerii PIK prezentujemy pracę Emilii Dziubak, ilustratorki oraz autorki książek. Skończyła ona studia w Poznaniu i zaraz potem rozpoczęła swoją przygodę z ilustracją dziecięcą. Jej książki są wydawane w wielu językach. Ilustruje dla pisarzy zarówno w kraju, jak i za granicą. Bez wątpienia można powiedzieć, że jej ilustracja zawiera niesamowitą wrażliwość. Najbardziej lubię ilustrować robaki i myślę, że to mi się pogłębia coraz bardziej, im jestem starsza. Jest to mój ulubiony bohater, ponieważ uważam, że łączy w sobie to wszystko, co ja chciałabym przekazać za pośrednictwem ilustracji. On właściwie opowiada historię człowieka. A żeby opowiedzieć historię człowieka, wcale nie trzeba ilustrować człowieka. Czego najbardziej nie lubię ilustrować, to myślę, że to są po prostu ludzie. Bo dla mnie ilustrowanie człowieka to jest najbardziej trudne. Nie tylko ze względu na to, że ogólnie człowieka trudno jest narysować, ale też dlatego, że oczywistość wynikająca z historii o człowieku, przedstawiając właśnie jego w roli głównej, wymaga jednak jakichś dodatkowych środków, które by spowodowały, żeby ten obraz zaczął być wielowarstwowy. W momencie, kiedy ja przedstawiam uciekające jabłko i armię orzechów, myślę, że jednak ktoś, kto podchodzi do takiej ilustracji, zaczyna się zastanawiać, zaczyna się identyfikować, taki proces myślenia i wyobrażania sobie zaczyna w jakiś sposób kiełkować i uruchamia się ten cały mechanizm. A w momencie, kiedy się podchodzi do obrazu, na którym jest człowiek, to po prostu odbieramy to jako historię o tym człowieku, a niekoniecznie mamy ochotę zajrzeć gdzieś dalej. Tutaj jest ogólnie przekrój wszystkich moich prac od samego początku, od mojego debiutu, po właściwie ten okres ponad 10 lat teraz, do czasu teraz, kiedy ilustruję. I na samym początku moje prace były bardzo, bardzo proste, a im dalej w las, tym pojawia się więcej szczegółów. Ja mam taką koncepcję, że to jest jakiś rodzaj nerwicy, jakiejś takiej mojej nadgorliwości i ja chciałabym ją upraszczać. Ja walczę ze sobą przy każdym projekcie, żeby tych szczegółów było jak najmniej, bo uważam, że pomimo tego, że moje prace są bardzo szczegółowe, ja uważam, że im mniej szczegółów, szczególnie jeśli chodzi o okładki, tym praca jest bardziej czytelna i bardziej jest w stanie przekazać emocje i trafić do wrażliwości odbiorcy. Tworzę tylko komputerowo. Chociaż w moich marzeniach chciałabym ilustrować, malować olejami. Jedna książka, nad którą pracowałam, była połączeniem malarstwa cyfrowego z kredką. I myślę, że ta kredka jeszcze się będzie pojawiać w moich pracach. Tylko, że to jest taki miks, że odbiorca raczej nie zauważy, w którym momencie jest ta kredka, a w którym momencie już się zaczyna malarstwo cyfrowe. Myślę, że jednak taki pociąg do stworzenia takiego jednego, jedynego oryginału zawsze jest i będę odczuwała taką tęsknotę. Ale myślę, że jeśli chodzi o ilustrację, która się znajduje w książce, to nie ma znaczenia, czy to jest praca wykonana w tym momencie cyfrowo, czy tradycyjnych technikach, bo możliwości, jakie teraz daje sztuka cyfrowa i narzędzia, jakie w tych czasach są, dają takie możliwości, że praktycznie można zrobić.